Witam serdecznie Cię o poranku. Jest źle, bardzo źle na giełdach. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jest źle, bardzo źle na giełdach. Co dalej? Drodzy Państwo, wczorajsza sesja na indeksie S&P, w ogóle na indeksach giełdowych, była wręcz historyczna, niezwykle ważna. Przyniosła nam oczywiście bardzo mocne tąpnięcie, spadek dynamiczny indeksu S&P nie tylko pod wsparcia w rejonie 4100-4200, ale nawet pod sam psychologiczny poziom 4000 punktów, a to oznacza zmianę gry, zmianę pola gry, zmianę otoczenia i oczywiście zmianę perspektywy dla indeksu S&P na zdecydowanie prospadkową w perspektywie średnio, długoterminowej i oczywiście także w krótkoterminowej, ze względu na to, że znaczenie tych wsparć było ogromne, było bardzo duże. Wprawne oko na indeksie S&P, co widzicie Państwo w tle, jest w stanie bardzo łatwo wychwycić formację szczytową, która została utworzona. A dodatkowo zaznaczałem tutaj, drodzy Państwo, spadek od szczytu o 20%. Jeszcze raz przypominam, to jest poziom 3850, więc moim zdaniem jednoznacznie indeks S&P sygnalizuje nam, że ma ochotę zwiedzić wkrótce ten poziom, to wsparcie i zawalczyć o to, żeby indeks S&P dołączył do tych indeksów giełdowych, jak na przykład Nasdaq, które są już w technicznej BES-ie. Techniczna BES-a jest wyznaczana przez rynki finansowe, bardzo często także na giełdach, jako 20% cofnięcie indeksu albo innego instrumentu od swojego szczytu, od ekstremu. Te 20% cofnięcie na indeksie S&P przebiega dokładnie w okolicach 3850 i wczorajsza sesja sygnalizuje, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby już wkrótce, być może nawet w maju, przetestować ten poziom i zobaczyć, czy też szeroki rynek na Wall Street ma ochotę wejść w techniczną BES-ę, co oczywiście będzie zapowiedzią dyskontowania spowolnienia gospodarczego, bądź też nawet recesji w amerykańskiej gospodarce w perspektywie następnych miesięcy, a zwłaszcza kwartałów, ponieważ ewidentnie tutaj spadki indeksów giełdowych są formą dyskontowania takiego właśnie zachowania gospodarki, takiej fazy cyklu gospodarczego, która jest oczywiście pochodną podwyżek stóp procentowych. A jak widzimy, od samego początku 2022 roku indeksy giełdowe spadają, są sypane z powodu właśnie tego, że rynek obawia się o stopy procentowe. Jeżeli spadki na początku tego roku dyskontowały 3, 4, nawet może w pesymistycznym wariancie 5 podwyżek stóp procentowych w 2022 roku, no to teraz rynek musi już zdyskontować 10, 11, a może nawet 12 podwyżek stóp procentowych w tym roku w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście nie było wcześniej zdyskontowane i musi być zdyskontowane, ponieważ stopa dyskontowa, jaką są na przykład obligacje dziesięcioletnie, są jedną z bardzo ważnych podstaw do określania wartości, do wyznaczania wartości spółek giełdowych w modelach wyceny, na przykład DCF. Więc no to, że stopy procentowe tak idą bardzo wysoko do góry, musi być uwzględnione w wycenach spółek giełdowych i właśnie to jest powód, główny powód spadków indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście jeżeli spadają indeksy w Stanach Zjednoczonych, to spadają także indeksy giełdowe praktycznie na całym świecie. Ale drodzy Państwo, to, że oczywiście stopy procentowe idą do góry, bardzo ładnie widać na tym następnym wykresie, który pokazuje, jakie jest powiązanie zachowania indeksu S&P z warunkami kredytowymi. Zobaczcie Państwo, z możliwościami finansowania amerykańskich przedsiębiorstw. No i oczywiście są one najsłabsze od ponad 2 lat. No i pokrycie między zachowaniem indeksu S&P a tym wskaźnikiem jest duże, więc jako że jesteśmy nawet poniżej tych poziomów z 2018 roku, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że spadki będą głębsze niż to miało miejsce właśnie w 2018 roku, kiedy ostatni raz mieliśmy do czynienia ze zwijaniem bilansu Fedu i oczywiście jako formę także podwyższania stóp procentowych
w polityce monetarnej Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście 2018 rok był odzwierciedleniem tego na giełdzie, tych dwóch zjawisk bardzo negatywnych dla rynków akcji w polityce monetarnej Fedu. No oczywiście, drodzy Państwo, to, że mamy do czynienia z takimi spadkami, przenosi się także na zachowanie innych indeksów giełdowych na całym świecie. Zobaczcie Państwo, jak bardzo mocno spadają indeksy giełdowe w Azji. Tutaj drawdown, czyli obsunięcie od szczytu, jest już w wielkości prawie 27%, więc także indeksy giełdowe w Azji są w beście, kontynuują tendencję spadkową. No i jesteśmy na dobrej drodze naprawdę, żeby przetestować rejony położone zdecydowanie niżej poziomy z końcówki drugiej dekady XXI wieku, czyli jeszcze, żeby indeks giełdowy spadł o następne 20-15%, więc potencjał spadkowy jest jak najbardziej tutaj widoczny. Dzisiejsza sesja w Tokio przynosi spadki, przynosi także spadki w Hongkongu, czyli widzimy, że ta wczorajsza sesja na Wall Street jest potwierdzana zachowaniem indeksów giełdowych w Azji, więc także prawdopodobnie w Europie będziemy musieli się do tego dostosować, więc pomimo tego, że wczoraj doszło na indeksie DAX do zamknięcia mocnych spadków i zamknięcia na dobowych minimach, powinniśmy dzisiaj rozpocząć od następnej fali spadkowej z utworzeniem następnej luki spadkowej i ewidentnie tutaj rynek już kierunkuje się w stronę marcowych minimów i być może nie obejdzie się bez ich testu nawet jeszcze w perspektywie następnych dni, ponieważ no, nie zapominajmy, że także Europa będzie podnosić stopy procentowe, być może nawet już w letnie wakacje, czyli za 2 miesiące. A to oczywiście musi być także uwzględnione przez europejskie akcje, więc tutaj perspektywy spadkowe dla europejskich spółek są jak najbardziej do obserwacji. No i oczywiście, drodzy Państwo, przekłada się to także na zachowanie polskiej giełdy. Jako że wczoraj znowu spadliśmy, ale jednak cały czas jesteśmy pod wpływem oddziaływania zniesienia Fibonacciego 61,8%, no i jeżeli dzisiaj indeks WIG20 nie spadnie poniżej 1700 punktów, to moim zdaniem będzie to oznaczało rosnącą jakąś tutaj presję na polskie akcje, relatywną siłę polskiego rynku, rosnącą nadzieję na to, że to zniesienie może zadziałać. No i wtedy, kto wie, może jednak Fibonacci da jakiś impuls wzrostowy z tych poziomów. Na razie jest on zdecydowanie mniej prawdopodobny, a każdy spadek poniżej tego psychologicznego poziomu 1700 punktów moim zdaniem otworzy perspektywę do naprawdę nurkowania w kierunku minimów z 2000 roku, ponieważ no, zachowanie tutaj warszawskiej giełdy techniczne i dyskontowanie oczywiście fali podwyżek stóp procentowych, która jest też szokiem dla polskiej gospodarki, ponieważ jeszcze rok temu stopy procentowe były blisko zera, a teraz już są na poziomie 5% wkrótce i będziemy jeszcze dalej będziemy rosnąć na tych stopach, więc no, rynek także musi to uwzględnić w swoich wycenach, stąd też takie spadki. I oczywiście nie zapominajmy także o wielkim globalnym powiązaniu przepływów kapitałowych. Jeżeli euro-dolar spada, czyli kapitał z całego świata napływa do amerykańskiego dolara, szuka stopy zwrotu w amerykańskim dolarze, to wypływa przede wszystkim z rynków emerging markets, stąd też są sypane giełdy takie jak Warszawa, a jeżeli euro-dolar zacznie rosnąć, to będzie to sygnał, że światowy kapitał szuka stopy zwrotu poza Stanami Zjednoczonymi i to wtedy będzie szansa i wielka nadzieja na to, że rynki takie jak Warszawa będą wtedy kontynuowały, będą próbowały rosnąć i kontynuować tendencję wzrostową. Więc nadzieją dla WIG-u 20, dla polskich akcji tych największych spółek jest oczywiście pewnego rodzaju odwrócenie tendencji na euro-dolarze, gdyby one nastąpiło, a jak za chwilę zobaczymy, euro-dolar jest na takich poziomach, na których no, może się narodzić pewnego rodzaju odbicie. Na Wall Street mamy oczywiście inne indeksy giełdowe, które kontynuują tendencję spadkową. Najgorzej jest oczywiście moim zdaniem na spółkach technologicznych, gdzie tutaj Nasdaq ewidentnie już złamał linię szyi formacji RGR widoczną tutaj, czyli poziom 13 tysięcy punktów. Kierujemy się już w kierunku wsparcia 10 tysięcy punktów i położono w terenów niżej, więc spadki indeksów giełdowych w tym wypadku bardzo dobrze są widoczne. Bardzo dobrze też widać spadki, tendencję spadkową na indeksie Russell 2000. Do najbliższego wsparcia jest jeszcze sporo, więc i tutaj sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze
prospadkowej, to ewidentnie widać jak na dłoni. Drodzy Państwo, ale ten powód spadków indeksów giełdowych, zwłaszcza tych technologicznych, o czym mówiłem, jest związany ze stopami procentowymi. Ten następny wykres to dobitnie pokazuje, jakie jest powiązanie między zachowaniem realnej rentowności, czyli pomniejszonej o inflację amerykańskich obligacji, a zachowaniem indeksu Nasdaq. I w tym wypadku widać jak na dłoni powiązanie, że jeżeli tylko rentowności rosną, czyli powoduje to negatywne komplikacje, reperkusje dla indeksu giełdowego spółek technologicznych i to powiązanie widać po prostu jak na dłoni. Drodzy Państwo, i oczywiście na sam koniec, rynek opcji, który od czasu do czasu przypominam, żeby pokazać jak tutaj rynek instrumentów pochodnych, jak tutaj inwestorzy, którzy niezależnie handlują opcjami call na wzrosty i opcjami put na spadki, wyceniają poprzez swoją zmienność i cenę takich instrumentów, czyli gdzie jest większy popyt. No i w tym wypadku, jak na dłoni widać, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego, zdecydowaną przewagę mają ci, którzy liczą na dalsze spadki, czyli ci, którzy kupują opcje put. Czy spekulują na dalsze spadki, czy też zabezpieczają się przed spadkami. Tutaj bez względu na to, kiedy ten instrument będzie zapadał, przewagę mają ci, którzy liczą na spadki i moim zdaniem bardzo źle na giełdach wynika oczywiście z czynników fundamentalnych, ale także rynek opcji tutaj sygnalizuje, że spadki to jest scenariusz bazowy dla inwestorów bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego, więc jeszcze na domiar złego, im bliżej termin wygasania, tym większa jest właśnie przewaga tych, którzy kupują te opcje put, czyli opcje na spadki. Więc moim zdaniem perspektywy dla indeksów giełdowych są złe. Bardzo źle na giełdach powinno zwiastować kontynuację tendencji spadkowej. Drodzy Państwo, dzisiaj nie ma także zbyt wielu ważnych danych makroekonomicznych, ale o godzinie 11 poznamy wskaźnik ZEW dla Niemiec. Jako że jest to wskaźnik dotyczący maja, to są pierwsze dane majowe, mają one znaczenie, zobaczymy jak się kształtują tutaj oczekiwania co do gospodarki, jaki jest wpływ wojny na niemiecki przemysł, no i zobaczymy i będziemy to oczywiście dyskontować. Jeszcze raz przypominam, to są jedne z pierwszych majowych danych, więc rynek będzie do nich przywiązywał większą wagę. Drodzy Państwo, ale spadki indeksów giełdowych mogłyby być interpretowane w inny sposób, gdyby nie zachowanie innych klas aktywów. No i oczywiście, drodzy Państwo, powiązanie między Bitcoinem a indeksami giełdowymi wczoraj określałem jako historycznie wysokie z powodu historycznie wysokiej korelacji między zachowaniem indeksu np. Nasdaq a Bitcoinem. No i drodzy Państwo, jeżeli Bitcoin sięgając poziomu 30 tysięcy dolarów, kluczowego, ważnego wsparcia, gdzie mamy linię szyi formacji szczytowej o dwuletniej charakterze, osiąga ten poziom, oznacza to, że wkrótce niezwykle ważna batalia czeka nas także na Bitcoinie, na tej kryptowalucie. Jeżeli indeks chce dalej spadać, to powinno to być także potwierdzone zachowaniem Bitcoina. Jeżeli Bitcoin złamie kluczowe wsparcie 30 tysięcy dolarów, to wtedy perspektywy spadkowe przed indeksami giełdowymi będą jeszcze silniejsze, jeszcze mocniejsze i w tym wypadku należy oczekiwać naprawdę potężnego ruchu w dół, kontynuacji tendencji spadkowej i naprawdę wielkiej fali wyprzedaży ze zmniejszonym ryzykiem posiadania krótkich pozycji na indeksach giełdowych w perspektywie średnioterminowej, więc obserwujmy Bitcoina w rejonie 30 tysięcy dolarów, to ma naprawdę bardzo duże znaczenie, a gdy zobaczymy, gdzie się tutaj kształtują drawdowny od swoich rocznych maksimów, to widzicie Państwo, że poprzez różne klasy aktywów to właśnie Bitcoin traci najbardziej tutaj od tutaj spadek. Drawdown przekracza już 50%, a to naprawdę sygnalizuje, że wyprzedaż na kryptowalucie jest po prostu ogromna. Jest to oczywiście spowodowane działaniem Fedu, ograniczaniem płynności oraz oczywiście faktem, że Bitcoin jest generalnie najmniej płynny z wszystkich tych najbardziej popularnych klas aktywów. Przejdźmy teraz do rynku surowców. Ze względu na to, że także dzieje się tutaj bardzo wiele, zachowanie ceny złota, która sięga już poziomu 1850, pokazuje, że spadki indeksów giełdowych, czyli wyprzedaż ryzyka, pociąga także ze sobą spadki cen surowców. Było o tym wczoraj w materiale, więc zachęcam, żeby wrócić i szczegółowo to przeanalizować. Natomiast tutaj widzimy 4-letnią linię trendu wzrostowego w okolicach 1820-30.
I to jest teraz najważniejsze wsparcie, punkt odniesienia, ruchomy punkt, którego przełamanie będzie oznaczało, że i na złocie dokonuje się długoterminowa zmiana tendencji wzrostowej na spadkową, więc mamy jeszcze około 30-40 dolarów miejsca na potencjalny spadek bez żadnych konsekwencji technicznych o długoterminowym charakterze. Natomiast spadki ceny miedzi także są tutaj niebezpieczne dla ryzyka, ponieważ zbliżamy się do kluczowego wsparcia. W zależności od tego, gdzie jest handlowana miedź, to są poziomy 9000 dolarów albo 400 dolarów. No i oczywiście już jesteśmy w zasięgu tego wsparcia, więc w każdej chwili możemy być świadkami testu tego poziomu, a jeżeli zostaną pokonane wsparcia, otworzy się naprawdę perspektywa mocnych spadków wielu innych surowców, ponieważ miedź dla wielu inwestorów jest takim wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się może dziać w gospodarce, więc spadki oznaczają dyskontowanie spowolnienia gospodarczego, więc no naprawdę należy się obawiać tego, co się dzieje na rynku miedzi, ponieważ no jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych zwiastunów perspektyw gospodarczych dla całego świata. Nie zapominajmy także o zachowaniu srebra, które sięga także swojego ważnego wsparcia dwuletniej linii szyi formacji szczytowej. Każde złamanie poziomu 21-30-50 będzie oznaczało uformowanie się formacji szczytowej i zachęta do bardzo mocnego spadku ceny srebra w perspektywie długoterminowej. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, a sam indeks surowcowy w tym wypadku łamie swoją średnią 50-sesyjną. Jest to pierwszy sygnał techniczny zachęcający, by wierzyć, że będzie się formować tutaj pewnego rodzaju szczyt na całym indeksie surowcowym i warto na to także zwracać uwagę. Drodzy Państwo, jako że spadki cen surowców zaczynają mieć miejsce, to także, jak jeden z Państwa bardzo słusznie zauważył w ostatnim komentarzu, w komentarzach pod ostatnim filmem, jest to także zachęta, by wierzyć, że oczekiwania inflacyjne i sama inflacja będzie spadać. No i drodzy Państwo, znalazłem dla Was wykres, który dość dokładnie to pokazuje, jak spadają wraz ze spadkiem cen surowców także oczekiwania inflacyjne. Inflacyjne oczekiwania powiązane z tym, że rynek interpretuje inflację jako szok podażowy, jako formę szoków podażowych, więc jeżeli surowce zaczną spadać, to wystąpi także naturalna presja na to, żeby inflacja spadała na całym świecie globalnie. I te wykresy dość dokładnie to pokazują, że rosną oczekiwania na to, że inflacja będzie spadać w perspektywie zarysowanej przez wygasanie tych instrumentów finansowych. Drodzy Państwo, w tym wypadku, w tym miejscu należy cały czas także zwracać uwagę na to, co się dzieje na rynku amerykańskich obligacji, ponieważ wczorajsze spadki przyniosły zakupy amerykańskich obligacji, więc ewidentnie jednak coś zaczyna się dziać dalej na tych amerykańskich papierach. Udało się obronić co prawda wsparcie 3% na rentowności, a dalszy spadek, gdyby się okazało, że rzeczywiście będzie trwały, że wrócimy poniżej poziomu 3%, będzie to także dla rynku sygnał, że w grze jest cały czas ta wielka 40-letnia linia Hossy na cenach amerykańskich obligacji, czyli bez na rentownościach amerykańskich obligacji, że ten poziom cały czas jest w grze i funkcjonuje. Ale moim zdaniem zachowanie rentowności, które zostały, czyli amerykańskich obligacji, które wczoraj zaczęły być kupowane, sygnalizuje właśnie, że świat szuka bezpieczeństwa. Tym bezpieczeństwem są w tym wypadku amerykańskie obligacje, dziesiątki i inne papiery, które mają już rentowność 3%, a inwestorzy wolą z inwestycji bezpiecznych inwestowanie w obligacje, a nie w złoto, z powodu tego, że obligacje amerykańskie płacą odsetki i są zdecydowanie bardziej płynnym rynkiem niż złoto. Są też inwestorzy wolą obligacje, a nie inwestycje w złoto. I na koniec Forex. Dość skromnie z powodu tego, że moim zdaniem kluczowe wydarzenia dzieją się teraz na eurodolarze, a tutaj poziom, pomimo wczorajszego zachowania indeksów giełdowych, poziom 1.05 cały czas jest w grze. A tutaj mamy spojenie dwóch ważnych poziomów, czyli dolnego ograniczenia czteroletniego kanału spadkowego o płaskim charakterze i rocznego kanału spadkowego. Poziom 1.05 zaczyna działać i do czasu jego pokonania tutaj będzie pewnego rodzaju nadzieja na to, że wyda on jakieś wzrostowe odbicie, ale generalnie szansa na to jest zdecydowanie mniejsza niż na to, że tendencje spadkowe będą kontynuowane.
Następny wykres pokazuje, drodzy Państwo, właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, że wczoraj przesunęła się praktycznie cała krzywa dochodowości amerykańskich papierów. W tym wypadku swapów ewidentnie to widać, że świat zaczął ewidentnie kupować wczoraj amerykańskie obligacje. Na koniec oczywiście, drodzy Państwo, fakt, że spadają ceny surowców, powoduje wyprzedaż walut surowcowych. W tym wypadku widzimy to i obserwujemy na podstawie Kanadyjczyka, który testuje swoje roczne maksima w rejonie 1,30. Ten poziom ma duże znaczenie i trzymajmy kciuki za to, żeby wkrótce rynek zdecydował, w którą stronę chce ostatecznie ruszyć, a jest szansa na to, że dojdzie w końcu do wybicia górą z tej wielomiesięcznej konsolidacji na tej parze. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu, miłego dnia, pomimo tego, że na giełdach jest źle. Do zobaczenia, do usłyszenia.